Jak się jeździ po Zakopanem? Dzisiaj ciężko trochę, bo korki straszne. Całe miasto zakorkowane. No ale przynajmniej są klienci, nie? Klienci są, z tego, ale jak tracisz czasu dużo, nie? 2 godziny na kursie, no to lepiej wychodzisz na zwykłym weekendzie, jak jest zwykły weekend, nie? Czy to dobrze, że tyle ludzi przyjechało? Może dobrze, no chcieliśmy tego, tak? No wie pani co, no ja nie umiem pani powiedzieć na to pytanie, czy dobrze. No ja się cieszę, tylko mogliby troszeczkę repertuar zmienić. Taki na przykład, no nie wiem, na przykład Lady Punk, Lady Gaga. Coś takiego, żeby było, bo Maryle to co roku jest Maryla, wiecie państwo. No to jest jedna sprawa, ale druga sprawa to jest ta możliwość poruszania się po mieście, prawda? Większość ulic jest zablokowana, jak ja rozumiem. Ja mówię już od lat. Zakaz wjazdu do centrum, strefa wjazdu, tak jak w Kasprowym, sezonowa. Czyli lipiec, sierpień, połowa września, połowa grudnia, styczeń, luty, do połowy lutego strefa wjazdu do centrum Zakopanego. Ale nie chcę. Zamknięta, oczywiście. I wtedy mandaciki, rozumie pani, 250 zł za wjazd do centrum? 500, a nie. Albo 500, no. Dobrze Jacek mówi. I wtedy te pieniążki, proszę panią, na biedne dzieci, na jakiś tam rozwój. Na remonty dróg. Na remonty oczywiście też, choć muszę pani powiedzieć, że pan Dorula bardzo ładnie remontuje nie krawężniki, tylko studzienki. Wokół studzienek wylewa beton. Nikt tego przedtem nie robił. Także to zasługa pana Doruli. No dobrze, ale jak przeżyjecie? Dzisiejszy dzień, jutrzejszy? No jakoś przeżyjemy, no. Ale jest zarobek w czasie właśnie tego 30, 31, 1, 2 stycznia? Jest to czas, kiedy możecie zarabiać pieniądze? No coś tam dziubniemy, no wie pani, no. Zawsze coś, no. Lepszy rys niż nic. Jest, turyści, dziękujemy bardzo. Grzecni bardzo i... No i coś i zawsze kupią, no bo co będą? Myśli pani, że przez to, że jest ta impreza na Równi Krupowej, ten Sylwester Marzy? No to też może jest, tak, ale uciekają w góry pobawić się. Troska im pogromę, pośpiewą mnie i rozweselimy ich, no bo inny doma robota i robota, nie? Od ilu lat pani tu pracuje w Kuźnicy? No, siedzę mi tu tak za 40 lat po trochę, no nie cały dzień, ale na 2-3 godziny się przyszło, no bo trzeba było pograbić się, no, dzieci do szkoły, naważyć gdzieś, no i trzeba było te słopa pilnować, no, ale się wyskoczyło, no bo się chciało sałpy iść. To już zabić. Nie jednego Sylwestra pani widziała tutaj w Zakopanem. No, no, no. A pamięta pani jakiś szczególny? Wie pani, no nigdy nie miała czasu tego obserwować. Przyszliśmy tu, cośmy sprzedali na aresztę, wiecie, co do domu trzeba było iść, no, pilnować chałupy. Chłopy, jak to chłopy. Oni zawsze dyskotyki mieli, grania, śpiewania, a baba w domu siedzi gorki myj. No bo co będzie zrobić? Kapudzis. Dużo ludzi. Czyli dobrze, że ten Sylwester Marzeń jest organizowany. Dobrze, bo wszyscy zarobią. Widać, że tu więcej ludzi do Kuźnic też do przychodzi. Do dzisiaj troszkę pogoda pokrzyżowała plany. Wczoraj było więcej. Była pogoda. Po do góry jest mleko na Kasprowy. Czyli więcej kiełbasek i bigosu sprzedaliście? Więcej jak zeszłego roku. Przyjechał pan na Sylwestra Marzeń? Mam nadzieję, że tak. Będzie pan na tej imprezie na Równi Krupowej? Nie wiemy, to zależy jak się zgramy z naszą grupą. Ale ja myślałam, że specjalnie przyjechaliście tutaj, żeby ten koncert chcę obejrzeć. Chcę odpocząć tutaj ogólnie. Na jak długo? Na 4 dni. A gdyby nie było tego Sylwestra Marzeń, to też byście przyjechali? Pewnie, że tak. Kuźnice są na tyle specyficzne, że ten klient, który sylwestrowy, że tak powiem, to zostaje na dole. Tutaj ludzie, którzy chcą wyjść w góry, no to przyjeżdżają bez względu na to, czy Zenek gra na dole, czy nie gra, nie? Także to nam dla nas nie robi różnicy. Największą różnicę nam dzisiaj zrobiła pogoda niestety. Popsuła nam tu trochę szyki, bo wczoraj było bardzo fajnie, dużo ludzi chodziło, wypożyczało narty. Dzisiaj zamknęli kolejkę, kolejka jest otwarta, ale wyciąg na gąsienicową został zamknięty z powodu małej pokrywy śnieżnej, no i to jest dla nas, dla wypożyczalni problem.